Witam serdecznie, moi kochani. Na Waszą specjalną prośbę robimy dzisiaj lustro uczuć, dlatego że jesteśmy po pełni w koziorożcu, która naprawdę wszystko teraz zmienia. Jest bardzo duże tąpnięcie w relacjach, bardzo dużo maili od Was dostaję, same rozstania, jakieś takie kryzysowe sytuacje, dużo się ogólnie dzieje. Natomiast, kochani, zachowajcie spokój, zachowajcie czujność, dlatego że mamy taki układ planet, jaki mamy. I niestety, stety, trzeba po prostu to przeczekać, tak? Retrogradacja Urana. I tutaj jeszcze, kochani, teraz no, Merkury niebawem też wejdzie w retro. Także no niestety dzieje się, albo istety, dlatego że pewne rzeczy w życiu, które nie miały racji bytu, i tak muszą, kochani, tąpnąć. I tak to musi się zakończyć. Te wszystkie relacje, które są budowane na iluzji, tak? Teraz nam się generalnie oczy zaczynają otwierać, widzimy, co jest czarne, co jest białe. Ludzie też zdejmują maski, naprawdę dużo się dzieje. Zobaczcie, co się dzieje na scenie politycznej, co się dzieje na świecie, jak prawda wychodzi na jaw, tak? Wszystkie informacje zostają teraz nam ujawnione. Naprawdę zdejmujemy klapki z oczu. Także, kochani, tutaj zrobimy to lustro uczuć z tego względu, że naprawdę mam od Was tyle maili, jeśli chodzi o te relacje. Wszystko nagle tutaj zaczyna się przewartościowywać, więc stwierdziłam, że warto to lustro uczuć zrobić. Oczywiście przypominam już na wstępie filmu, że czytanie jest ogólne, naprawdę ogólne. Ono nie będzie z każdym rezonowało, kochani. Przyjmijcie to, co faktycznie gdzieś tam do Was przemawia, natomiast resztę odpuśćcie, tak? Jeżeli trafiliście na kanał, jeżeli trafiliście na ten film, widocznie przekaz jest dla Was, ale jeżeli nie, to zaczekajcie na kolejne lustra uczuć, być może tam coś dla siebie znajdziecie. Przypominam również, że robię czytania prywatne, czytania partnerskie, miłosne, z odpowiedziami na Wasze pytania, miesięczne, roczne, także również zapraszam do kontaktu mailowego. No i tymczasem przejdźmy do czytania lustro uczuć. Energia męska, energia żeńska. Energie są w tarocie zamienne, więc sobie, kochani, dopasujcie, czy słuchają mnie panowie, czy panie, po prostu pod siebie, tak? Tak jak czujecie, tak jak wiecie, że się u Was zadziewa. Zobaczymy, do jakiej grupy osób dzisiaj trafimy. Dla kogo ma być ten przekaz? Być może ktoś potrzebuje dziś tego usłyszeć. Co jest pomiędzy Wami teraz, kochani? Szóstka buław, dziesiątka pentakli. Powiem tak, no to są bardzo takie stabilne energie, pokazujące, że relacja zmierza w kierunku stabilizacji, założenia rodziny, zakotwiczenia się. Tutaj mamy karty zaręczyn, zamieszkania razem, pod jednym dachem, tak, stworzenia ogniska domowego. To jest pomiędzy Wami, to jest tak jakby coś, co Was dzieli. Może tak być też, że albo mężczyzna jest w jakiejś relacji, albo Wy jesteście, moje drogie Panie, w jakiejś relacji. I to Was na chwilę obecną gdzieś tam dzieli, dlatego że pomimo szczerych chęci bycia razem, no jest tam ktoś, kto po prostu nie do końca pozwala tej osobie ruszyć, bądź Wy jesteście w jakiejś relacji, która Wam nie pozwala ruszyć z miejsca. Jaką Wy macie obecnie pomiędzy Wami tutaj też sytuację, która się zadziewa? Jest konflikt spowodowany właśnie tym, że ktoś jest od kogoś zależny finansowo i dlatego nie może się z relacji uwolnić. Ja będę czytała teraz na zasadzie dla pań na temat mężczyzn, natomiast moi panowie, odwróćcie sobie, dobrze? Mam tu taką sytuację, gdzie mężczyzna jest uwikłany w jakąś relację i zależny od kogoś. Może to być zależność finansowa, może tak być, że ta kobieta tak jakby trzyma go, ma jakieś na niego, nie wiem, haczyki, brzydko mówiąc. Może mu coś w życiu załatwiła, może dzięki niej na przykład jemu się kariera rozwija, on teraz nie może tutaj puścić się z tych łańcuchów, ponieważ no właśnie to go trzyma, te zależności, tak? Nie wie, co ma zrobić. Tam jest ogólnie konflikt, tam ogólnie nie jest dobrze. Jakaś taka toksyczność wisi w powietrzu. Dokładnie, ale to wszystko pierdzielnie, kochani. To wszystko pierdzielnie, dlatego że mamy tutaj trzy karty pokazujące, że to nie jest szczere. A wiadomo, że jeżeli coś jest budowane na niesolidnych fundamentach, to i tak pierdyknie wcześniej czy później. Natomiast wieża, siódemka mieczy, no oszustwo, kłamstwo, tak? Ktoś się komuś przygląda, ktoś komuś telefon trzepie, ktoś tutaj wyciąga jakieś wiadomości, informacje. Może tak być, że
Kobieta, z którą on się spotyka, nie wiem, trzyma jego telefon, on śpi w nocy, a ona mu tam przegląda. Mogła się o was dowiedzieć, mógł się tutaj wywiązać z tej sytuacji konflikt, tak? I teraz no, stoi na rozdrożu, nie wie, co ma zrobić. Dosyć trudne energie, powiem wam. Tutaj jest jakaś obserwacja, ktoś kogoś obserwuje, ktoś tutaj tworzy dziwne, czarne scenariusze w głowie. Konflikt wisi w powietrzu w każdym razie, kochani. Jeżeli ten mężczyzna nikogo nie ma, to może tak być, że wam się przygląda, boi się trochę zaufać, wejść w relacje, boi się może właśnie waszej reakcji. Być może nie mieliście dłuższy czas kontaktu i teraz też nie wie, czy nie wiem, zechcecie się odezwać, czy może macie jakąś nową relację, czy może już nie jesteście zainteresowane. Tutaj są takie dziwne podchody, ale dużo też takiej jakiejś nieszczerości. Coś jest takiego ukrytego. Mam wrażenie, że on w ogóle zakłada maskę. Nie pokazuje tego, co tak naprawdę czuje, co myśli. Nie chce się za bardzo otworzyć. Krok do przodu, dwa do tyłu i takie po prostu podglądanie, przyglądanie się, ale nie ma konkretnych ruchów. Nie ma konkretnych, zdecydowanych ruchów. No, jeszcze teraz ten Pluton, kochani. Nieźle się dzieje, nieźle. Zobaczmy, aspekt męski, co tam się zadziewa, jeśli chodzi o waszą sytuację. No więc tak, jest bardzo mocno zajęty karierą, pracą, finansami. Tutaj tak jakby dba o swoją stabilizację życiową, stara się gdzieś tam utrzymać na wodzie, na powierzchni. Łapie wszystkie sroki za ogon, żeby zarobić jak najwięcej pieniędzy. Dla niego ta stabilizacja życiowa, finansowa w tym momencie jest najistotniejsza. To sobie postawił za priorytet i do tego właśnie dąży. Natomiast jakie są jego myśli? On was bardzo kocha. On wie, że to jest połączenie takie z kosmosu, że macie tutaj wspólne wartości, postrzeganie świata, że nie jesteście pierwszą, lepszą, przypadkową osobą w jego życiu. I naprawdę macie takie silne connection. Natomiast on też zdaje sobie sprawę z tego, że w sercu, mając tego diabła, no ciągnie was do was, kusi go to, tak? Ale no nie może się po prostu, jakby brzydko mówiąc, puścić z tej smyczy, dlatego że jest przy nim inna kobieta. No i to ewidentnie mi się pokazało. Jest kobieta, od której jest zależny finansowo, być może mu coś załatwiła, być może gdzieś tam, nie wiem. No, w każdym razie jest od niej zależny. Cokolwiek tam dla niego wcześniej nie zrobiła, on jest zależny i jest mu tak jakby głupio się teraz wycofać. Dosłownie tak. Tam może być żona, tam może być jakaś kobieta, z którą po prostu mieszka albo się spotyka, natomiast jest od niej zależny i finansowo, i pracowo. W karierze, tak jakby ona mu w czymś pomaga, coś mu tam ogarnęła i on teraz, no, boi się po prostu wycofać, tak? Widzę jakiś konflikt, który tam wisi w powietrzu. Dokładnie tak. Tutaj też są jakieś groźby. Jak mnie zostawisz, to ja ci pokażę, to wszyscy zobaczą, jaki jesteś, tak? Stracisz swoją pozycję, stracisz pieniądze, stracisz karierę. O mój Boże. Co to jest za kobieta? Nie wiem, dla kogo to czytanie będzie, do kogo ja trafiłam, ale tutaj, kochani, są manipulacje. I co najlepsze, tam w ogóle nie ma miłości. To jest na zasadzie, że ta kobieta się próbuje chwalić tym facetem? Co to w ogóle za karty? Tak jakby ona gdzieś wypycha go do przodu, ale po to, żeby się znajomym pochwalić, jakiego ma super faceta, jaki to on nie jest. Dziwne. Dziwne czytanie. Nie wiem, dla kogo ono będzie, ale jest dosyć dziwne. Powiem tak. Tutaj, jeśli chodzi o was, kochani. No to jest niesamowite połączenie. Ja nie wiem, czy nie trafiłam do bliźniaczych płomieni, bo tu jest naprawdę silna energia. Ten mężczyzna, gdyby mógł, to by wszystko zostawił, przewartościował i po prostu zmienił całe swoje życie pod was, bo on widzi w was taką królową kielichów, kobietę wrażliwą, uczuciową, z sercem na dłoni, empatyczną. Wy potraficie go zawsze wesprzeć. Gdzieś tam macie i uczucia, i jakby, no jest ta miłość, jest ta miłość. Jest też przyjaźń, jest takie budowanie solidnych fundamentów. On wie, że przy was mógłby się zakotwiczyć. Tu jest taka chęć ruszenia do przodu, tak? Nawet oświadczeń, zamieszkania razem. On wie, że musi się wyrwać z tego, żeby być z wami. Natomiast tu jest zależność pokazana. Tam nie ma miłości. On wybiera pomiędzy karierą, pieniędzmi, a miłością. Dosłownie tak.
Tam ewidentnie jest energia kobiety, która faktycznie gdzieś go trzyma, tak? Jakieś manipulacje. Wy macie, kochani, takie silne połączenie, naprawdę. Wy się znacie z poprzedniego wcielania. To jest albo wasza bratnia dusza, albo bliźniaczy płomień, ale wy macie silne połączenie. Tu jest przyjaźń, tu jest takie wspieranie się. Ale widzicie, no on się kurczowo trzyma pieniędzy, karierę, on się boi, że to wszystko straci. Jeżeli wybierze was, to straci wszystko, co do tej pory tutaj osiągnął. Ten mężczyzna pokazuje mi się jako osoba, która pragnie spokoju, stabilizacji, pragnie już takiej ciszy. Ta cisza jest tutaj kluczowa. Natomiast w jego życiu dużo się dzieje, jest chaos i hałas i w ogóle tak jakby on się nie potrafi w tym odnaleźć. Z jednej strony fajnie, tak, bo zarobi pieniądze, bo ta kobieta go gdzieś tam wypchnie do przodu i wiesz, idź tu sobie zarób, idź tutaj sobie podziałaj, tak, tutaj ci ogarnęłam to, tamto, ale z drugiej strony przychodzi taki moment, że on siada i się zastanawia, po co mi to wszystko, tak, niby jestem szczęśliwy, niby mam to, co zawsze chciałem, ale brakuje mi jednak, no właśnie, was mu brakuje. Tej prawdziwej miłości, tego wsparcia, bo w was ma taką bezpieczną przystań. On przy was czuje, że jest sobą, że nie musi nikogo udawać, że nie musi tutaj chować się za jakąś maską, tak? Tworzyć iluzję w swoim życiu. Jesteście jedyną osobą, przy której ci mężczyźni, do których tu trafiłam, mogą faktycznie poczuć się sobą. Mogą się otworzyć, mogą pokazać swoje prawdziwe oblicze, nie udając nikogo, nie udając kogoś, kim nie są. Ja wam powiem tak, tutaj ten mężczyzna to jest bardzo skromna osoba. To jest taki, nie wiem, chłopak ze wsi, chłopak, który potrzebuje spokoju, wyciszenia, tak? Natomiast trafił do takiego świata, gdzie wszystko się dzieje szybko, intensywnie, gwałtownie. On wpadł w ten wir, wszystko fajnie, uzależnił się, tak, od zarabiania pieniędzy, od robienia biznesów, od, nie wiem, może kariery, może jest kimś sławnym. Ale przy was dopiero czuje ten spokój. I on teraz ma wybór pomiędzy tym wielkim światem, tym chaosem, hałasem, wielkimi pieniędzmi, uzależnieniem, a pomiędzy właśnie spokojem, którego tak wewnątrz gdzieś mocno pragnie. I nie może zaznać spokoju, dlatego że co z tego, że dużo się dzieje, co z tego, że gdzieś tam jest na piedestale, kiedy przychodzi noc, przychodzi głucha cisza i on po prostu czuje taki brak, pustkę w środku, że to nie jest takie życie, którego on tak naprawdę pragnął. Do pełni szczęścia potrzebuje właśnie was, tego spokoju, który mu dajecie, tak? I pamiętajcie, że żadna kobieta nie jest w stanie zmienić mężczyzny. Dopiero przy odpowiedniej kobiecie mężczyzna sam się będzie dostosowywał do niej. Sam. Jeżeli poczuje, że to jest naprawdę to. Tutaj są dosyć trudne sytuacje, trudne relacje. Tu mogą być jakieś kłótnie, konflikty. Mam takie wrażenie, że w ogóle u was w ostatnim czasie też coś się zadziało po tej pełni. No ale patrząc na ilość maili, wcale się nie dziwię. Tutaj faktycznie mógł być konflikt. Coś spowodowało bezsenne noce. Oboje gdzieś nie możecie przeboleć tego, co się wydarzyło. Oboje dużo o tym myślicie. Coś takiego dziwnego wisi w powietrzu. Natomiast, kochani, pamiętajcie, że to też jest właśnie ten Pluton, tak? On teraz pokazuje prawdę, zdejmuje maski ludziom. Odziera nas z tego wszystkiego. My pokazujemy się takimi, jakimi jesteśmy naprawdę. To minie, kochani. To minie. Zawsze po burzy wychodzi słońce. Natomiast postarajcie się po prostu gdzieś nie angażować w to. Tak jakoś, nie wiem, uczuciowo, emocjonalnie, przemyślcie sobie to wszystko. Czasami jest tak, że nam się wydaje, że wszystko się wokół wali, że wszechświat sobie z nas robi jaja, a tak naprawdę, kochani, może pierwszy raz w życiu zaczyna się wszystko układać. Bo wyobraźcie sobie, że gdyby to wszystko nie tąpnęło, gdyby tutaj nie było takich właśnie trudnych sytuacji, to nadal byście tkwili w jakiejś iluzji. Żyli w jakimś matriksie i wydawało wam się, że wszystko jest w porządku, że będzie ok, ale nie, bo to wszystko wiecie, to stało w miejscu. Wam się wydawało, że życie płynie, ale to wszystko stało w miejscu i po prostu gdzieś tam żyliście wyobrażeniami o tej osobie, o związku z tą osobą, a tak naprawdę wszystko wygląda zupełnie inaczej, tak? Zasłona dymna teraz opadła i powiem wam tak.
Dużo się będzie działo, ale weszliśmy w sezon lwa. To jest czas na romanse, na miłości, na nowe początki. Ten Pluton faktycznie tutaj zdejmuje maski, pokazuje, kto kim jest naprawdę. Wy sobie teraz wszystko przewartościujcie. Zobaczcie, kto jest kim. Komu warto zaufać, a od kogo warto się odsunąć, bo naprawdę teraz będą duże roszady, będą duże przewartościowania i dużo będzie rozpadów, ale będą się tworzyły nowe związki takie już na lata. Także kochani, tutaj faktycznie jest szansa i jest ogromny potencjał na to, że stworzycie piękny związek, bo faktycznie wy macie silne połączenie. Ale pamiętajcie, że te bliźniacze płomienie nie mają lekko na ziemi. Tutaj długa droga przed wami, dużo kłód rzucanych pod nogi, zanim wy się połączycie i zanim stworzycie coś pięknego. To nie są łatwe relacje. To są takie relacje jak z filmów, z tych seriali, tak? No dosyć trudne, powiem wam szczerze. I czasami po prostu trzeba sobie zdać sprawę z tego, że no po prostu mamy taką lekcję na ziemi do przepracowania. Nic też łatwo nie przychodzi, bo wy gdybyście od razu byli razem, to pewnie byście tej relacji nie docenili. Jak coś mamy podane na tacy, no to wiadomo, cieszy nas to chwilę, a później się tym nudzimy, tak? Dlatego jak ludzie szybko wchodzą w relacje, w związki, zaczynając od łóżka, no to to też się szybko kończy. Później wychodzą jakieś tam prawdy o drugiej osobie, zamieszkują szybko razem, nagle się kłócą, jest niedogadanie, tak, niedopasowanie. No i niestety takie związki padają, a jeżeli my o kogoś musimy zawalczyć, zaczekać, no to bardziej doceniamy, tak? Zwłaszcza, że jeżeli ludzie naprawdę poczuli coś i to było takie szczere od samego początku, było mnóstwo znaków od wszechświata, że ta relacja jest wartościowa, że warto się nad nią pochylić, nagle coś się takiego wydarza, że ci ludzie zostają oddzieleni od siebie, rozłączeni. Właśnie takie sytuacje, jak wchodzi jakaś osoba trzecia do związku, tak, miesza, jak po prostu gdzieś tam są jakieś zależności finansowe, wiadomo, że i rodzina, i przyjaciele, i gdzieś tam partnerzy się potrafią wtrącać, no i ci ludzie nie mogą być razem, tak, są jakieś podchody tutaj w życiu, kłody rzucane pod nogi i trzeba będzie to wszystko przejść, ale pamiętajcie, kochani, że po takich trudach, po takim oczekiwaniu, takiej tęsknocie, jak już się te dusze połączą, to jest kosmos. To jest po prostu tak wyczekana relacja, że później ludzie to doceniają, szanują, dbają o siebie i są w stanie zrobić wszystko, tak, żeby te relacje zatrzymać. Dlatego, że no, jeżeli o coś długo walczymy, to później faktycznie mamy świadomość tego, że nie chcemy stracić tej osoby. I tak jest też w waszym przypadku. Te karty tutaj bardzo mocno pokazują, że wy jesteście silnie połączeni i ilekroć będziecie chcieli z siebie zrezygnować, to zawsze gdzieś los skrzyżuje wasze drogi. Czy wy to odpuścicie, czy ten mężczyzna to odpuści, zawsze w którymś momencie los skrzyżuje wasze drogi. Zawsze. Bo wy, kochani, i tak jesteście sobie tutaj przeznaczeni. Wy się znacie z poprzedniego wcielenia. To jest, mówię, relacja bliźniaczek płomieni, bo na taką tutaj trafiliśmy. Więc cokolwiek byście nie robili, w jakie relacje po drodze nie wchodzili, jakie ścieżki nie mieli do pokonania, zawsze gdzieś wasze drogi się zejdą. Zawsze. I wy to czujecie, wy możecie mieć sny związane z tą osobą, tak samo ta osoba z wami, dużo możecie myśleć o tej osobie, ona to będzie odczuwała, wy również. Bo jak mamy z kimś takie mocne połączenie, to jest współodczuwanie i czujemy też te emocje. Czujemy to wszystko. Tej osobie jest ciężko, to i wam nagle przychodzi taki moment, że płaczecie, że gdzieś czujecie to wszystko. Nie wiecie, nie macie świadomości tego, że tak naprawdę jest, ale czując to już możecie się domyślać, tak, że coś tam jest nie w porządku. No i tak właśnie jest w przypadku takich duszyczek, które gdzieś tam no, są połączone, ale nie mogą być razem na dany moment. Więc kochani, wszystko przychodzi w odpowiednim momencie. Także wbijcie sobie do głowy, że nie wszystko jest od razu podane na tacy. Każdy ma do przejścia jakąś drogę, ale przychodzi taki moment, że faktycznie dostajecie po prostu siebie w prezencie. Dlatego, że przetrwaliście to wszystko. Dlatego tutaj jest taka informacja z kart: przetrwaj, bo to i tak będzie. Tutaj jest pisane małżeństwo, stały związek, stabilizacja. Także... No, takie czytanie, powiem wam, dosyć mocne. Nie wiem, z kim ono będzie rezonowało, natomiast naprawdę mocne czytanie. Dużo silnych energii, dużo arkan wielkich.
ale też właśnie energię bliźniaczych płomieni. Także kochani, tutaj ewidentnie macie duszyczkę z poprzedniego wcielenia. Cieszcie się, że w ogóle taką relację tutaj mogliście przeżyć w tym życiu. I tutaj będzie to połączenie. Przeczekajcie te trudne energie, które teraz są w sierpniu. Wszystko zacznie się zmieniać. Teraz przychodzą nowe początki. Najpierw ta pełnia właśnie miała wszystko tutaj pozakańczać, żeby mogło otworzyć się nowe. Także wszystkiego dobrego, kochani. Zapraszam do czytań prywatnych. Pozdrawiam.